Hello moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Tutaj Hanta i kolejny odcinek z Assassin's Creed 3. I dzisiaj też porobimy sobie troszkę takich pobocznych akcji. Jakieś tam właśnie chodzenie po podziemiach, forty i tak dalej, jak ostatnio. Także tak, trochę pocięty materiał i w ogóle, ale zapraszam. Hej, 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 kolejny Boston Gate. No i już zobaczymy wskazóweczkę. Odpalimy sobie najpierw to. Tak, z tego co pamiętam, to gdzieś to widziałem i chyba te znaczki są tu. W sensie chodzi mi o znaczek kobiety i mężczyzny, że są w tych miejscach. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj pokazują. Loża to najwyższe miejsce spotkań i pracy wolnomularzy. Że chodzi, że u samej góry ma być ten znaczek, tak? Bla, bla, bla. Jak również być podlegać jej ważnym prawom i regulacjom. To chyba waga. Loże muszą być ludźmi dobrymi, prawymi, sprawiedliwymi. Nie, to jest waga. Żadnej kobiecie do niej wejść. Aha, nie wolno żadnemu niewolnikowi, żadnej kobiecie do niej wejść, do loży, tak? No tu będzie, że człowiek, tak? Więc powiedzmy, że to wiem, że tak ma być. A ostatnio jak było? 2, 4... 3-1, mówię od góry, zgodnie ze wskazówkami, tak? 2-4. Co ja właśnie zrobiłem? Czemu ja przeładowuję pistolet? Aha, dobra, nieważne. To jeszcze raz sobie zobaczmy. Znaczy nie, czekajcie, wystarczy włączyć interakcję. Aha, inny przycisk jest. Czemu się zmieniły znowu, tak? Przecież ja już ustawiłem je odpowiednio i się zmieniły, co za gówno. No, come on, come on. Czyli mamy... loże, człowiek, waga, znaczy mężczyzna, waga, kobieta. Loża, mężczyzna, waga, kobieta. Dobra. Loża była tu. Mężczyzna. Powinien być wtedy tu. Waga powinna być na... bo czekaj, 2, 4... Waga powinna być tu i kobieta powinna być tu. Ale wiem, że tak nie jest, bo wiem, że jest inaczej po prostu. I albo jest w ten sposób... O Jezu. Albo te znaczki są na odwrót. Jaki w tym jest naprawdę... jaką logiką się ci ludzie, kurwa, mać... Jaką logiką? Jaką? Nie ma! Nie ma! Nie udowodnicie mi! No i dobra, ostatnie masońskie drzwi przed nami. Crown Coffee House. Okej, okay, czyli to jest kolejny bar. Słuchajcie, i tak sobie pomyślałem, o, to jest pierwsze, w sprawach Boga i religii. I to jest pierwsze. Oczywiście też nie będę wiedział, jak to rozwiązać, ale tak sobie pomyślałem, że ja sobie bardzo chętnie przeczytam właśnie te wpisy, które są o wolnomularstwie tutaj właśnie w Assassinie. I zobaczę, czy, znaczy spróbuję się, wiecie, ogarnąć tak naprawdę, o co tak naprawdę w tym chodzi i jakoś to wam spróbuję przedstawić w jakimś pewnie kolejnym odcinku Assassina, znaczy nie mówię, że już w następnym, tylko gdzieś tam w którymś na pewno się coś takiego pojawi, bo dzisiaj, że tak powiem, trochę to zjechałem, a może wyjdę na, nie wiem, nie ukażę, nie mam pojęcia, o co chodzi i się wypowiadam, więc bardzo chętnie ja przeczytam sobie, co tutaj jest wpisane i zobaczymy. Okej, co mamy? Pod każdym pozorem od przestrzegania i równoważenia praw moralnych. To może być waga. Na całym globie, okej, niezależnie od tego, czy jest się chrześcijaninem z zachodu, czy też buddystą ze wschodu. I tyle. No i zobaczmy. No tak, no jest glob, jest równowaga, jest... Jest krzyż jako chrześcijaństwo i to może być jako religia ze wschodu. Nie jest do końca z czym to związane, ale kojarzę taką ikonę jako właśnie ta, że to jest ta religia ze wschodu. No ale i tak, że nie ma tutaj powiedziane jak, co do czego podłączyć, to tak naprawdę ja po prostu sprawdzę sobie to teraz w necie i wam pokażę. No więc jest tak, że... żeby równoważyć, czyli to idzie na sam dół, bo to jest najważniejsze, więc jest na dole, żeby na całym świecie religie aha, że z zachodu są chrześcijanie, a ze wschodu religie wschodu.
No nie wiem, niby tutaj można i że wschód i zachód, aczkolwiek to też nie jest do końca zawsze, powiedzmy, poprawny podział. Wschód nie zawsze jest w lewo, znaczy w prawo, przepraszam. Z tego względu, że... Pieseł, co ty robisz? Gania między dwoma pokojami. Przestań, zostaw moją poduszkę z Pikachu. No nic, no w każdym razie dziwne, dziwne to strasznie. Tak jak mówiłem, półtora litrowa woda marki Żywiec Zdrój dla osoby, która jest mi w stanie wyjaśnić, jaka logika kierowała twórcami przy tworzeniu właśnie tego, tych zagadek. Dobra, no to co? W takim razie wychodzi na to, że hej, że wszystkie... A nie, to są wyzwolenia Bostonu, to są kluby. A co ja mam tu zrobić? Członkowskie stowarzyszeniu, coś tam. Ukończ zadanie dla Towarzystwa Łowieckiego. Aha, ukończ zadanie dla ludzi z pogranicza. Ukończ zadanie dla bostońskich pięści. A, pięściarzy, jeszcze coś tam będzie. Może w Nowym Jorku. No to są wyzwolenia Nowego Jorku. I to mamy co? Almanachy. Sporo już tego mam wszystkiego. Kolekcję piór, skarby drewnianej nogi. Dobra, forty, to wiadomo. Mało ich odkryłem, nic nie zrobiłem. No i z tunele. To coś mi nie gra. Bo ja odblokowałem wszystkie tunele pod Nowym Jorkiem, ale jakby się coś kurwa nie zapisało w zachodnim. Więc zaraz sobie zobaczymy. Ma być 11, zaraz sobie zobaczymy właściwie. Ale wychodzi na to, że... kogoś kazałem zabić, ale nie wiem w jakim celu. Spróbujmy wyjść tak. Wejdźmy do Nowego Jorku. No i ile tego mamy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11! Mam wszystkie 11 bramek, więc dlaczego tam mam 84% zamiast... No jest 11 punktów w Nowym Jorku. Dlaczego w takim razie... Zresztą tutaj gdzieś to było. Budowa osady? Nie, nie, nie. Zadania kurierskie, dostawy, elementy do zebrania, almanachy, pióra, skrzynie drobiazgi. To nie. Morskie forty, misje wyzwolenia. Aha, no nie ma tego, kurczę. Hej, no dobra, trudno. Trudno, trudno. Nie wiem, nie wiem z czego to wynika, nie wiem dlaczego nie mam jednego, ale... Ale ewidentnie już generalnie wcześniej miałem tutaj, żeby właśnie te tunele poodkrywać, a teraz tego nie ma. Tu jest, żeby znaleźć forty, to jest UFO, misje wyzwolenia nie. Wyśleć wilka i tu jakieś inne to nie, pięściarze nie, fort to forty, to jest co innego, elementy do zebrania, tak jak patrzyliśmy tutaj, tego nie ma, zlecenia dostawy, muszę nad tym popracować, tu jakieś kurierskie, chyba jedyne mi, o, jeden list mi został w całej tej, zajebiście, no i budowa osady, też nie bardzo wiem jak to zrobić, bo po prostu jakby nie mogę ich analizować, niektórych ludzi, no ale trudno. No i tyle. Tyle w takim razie w Bostonie. Jeżeli chodzi... Znaczy nie, tyle w ogóle jeżeli chodzi o tunele. A teraz możemy spróbować właściwie iść do tych pięściarzy. No i dobra, mamy zadanie pobocznikowe z bostońskimi pięściarzami. Zobaczymy za chwilę, o co to chodzi. Beat each of these brutes and you'll get your spot. Then we'll see how tough you really are. Okej, dał mi listę jakichś nazwisk, ale oczywiście było to, w ogóle nie było to wpisane w tych, nie było to w napisach, bo po co miałoby być? I gdzie ja to mam iść? O Jezu, nie widzę nawet. To w Bostonie powinno być, nie? No gdzie jest ta misja? Nie ma jej tu? No co za bullshit. Co za bullshit. Tu mamy tych ludzi z pogranicza. Tam jest. A to jest to UFO. To gdzie mi to dało? Czy oczywiście nie zobaczymy, bo tutaj się ikonki nie pokazują, bo po co? I to są jedyne 4 punkty szybkiej podróży. Tak samo to. To jest niby punkt jako szybkiej podróży zaznaczony. Nie wiem dlaczego to nie jest, ani to nie jest zaznaczone. Gdzie jest wejście do Bostonu? Tu wcześniej było gdzieś wejście do Bostonu. Tu albo tu. Chyba tu. I też nie ma. A, dziwne, dziwne, strasznie dziwne. W ogóle tereny łowieckie mam teraz na każdy teren wejść i się dowiedzieć, jakie 4 zwierzęta żyją na danym terenie. Tutaj część już mam zrobione, ale na przykład tutaj wiem tylko, że jeleń albo łoś. Nie wiem, jak twórcy go uznają. Nie, to jest chyba łoś, a to jest jeleń. No, a tu nawet nie byłem, tak więc
Muszę to teraz posprawdzać wszystko. Boże święty, tyle tego. Znaczy to daje jakąś tam uciechę i satysfakcję tak naprawdę, ale... Ale to łażenie jest frustrujące czasami. Dobra, to przeniosę się tu i podjedziemy tam pod to UFO i zobaczymy, co tam się udzieje, bo myślałem oczywiście, że coś tutaj, wiecie, wejdę i będę się z kimś napierdzielał. A tu standardowo dupa. Więc weźmiemy konia asasyna. Zaznaczymy sobie ludzi od UFO. Znaczy, to jest ta opowiastka o UFO. Więc podjedźmy i zobaczmy. A gdzie jest ta w ogóle... Bo wcześniej miałem... Możesz koniu jechać, będę wdzięczny. Wcześniej miałem tą całą niby opowieść o wielkiej stopie i nie wiem, co się z tym stało. Przepadło, kurczę, czy... Czy coś się z tym stało, bo teraz nie mogę tego znaleźć. Jest tu system wprowadzony, dopiero jakiś czas temu go zajarzyłem, że jest tu system wprowadzony taki, że mamy dziennik zadań i w tym dzienniku zadań mamy zadania, które są jakby obecnie rozpoczęte i gdzieś tam coś mamy dokończyć. Natomiast wszystkie zadania, które są już wykonane, znikają z tego dziennika, więc jakby nie jesteśmy do końca w stanie śledzić. Możemy śledzić tylko to, co mamy otwarte, a nie możemy śledzić tego, co już zakończyliśmy, tak? No dobra, jest kibel, więc przypuszczam, że ktoś zrobił tutaj taką mega kupę i ona świeciła i poleciała w powietrze, ale możemy to przeanalizować za pomocą wzroku orła. I zobaczymy, co będzie tym UFO. Już wiecie, przypomina się misja z Fallouta drugiego, gdzie właśnie był kibel w roli głównej. To była chyba, nie wiem, czy to było w Necropolis, chyba w Necropolis, tak. Tam były wszędzie gule. I był po prostu... Był kibel, który był ustawiony nad jaskinią. I w tej jaskini coś żyło. O, tam coś jest. Dobra, to musimy wejść na to drzewo. Tylko jeszcze jak? Tędy widzę. Dobra. Nie, może z kibla. Z kibla wejdziemy, dobra. I wiecie, i było, że jakieś dziwne odgłosy dochodzą z wychodka, nie? I tam można było wejść. Do tego, przez ten wychodek można było wejść do tej jaskini. Tam się okazało się, że tam faktycznie są jakieś potwory. O, jest tutaj. Co to jest? Parasol. Zajebiście, że spadłeś. Ezio miałem powiedzieć. Zajebiście, że spadłeś, Conan. Conor. Bardzo jestem rad z tego powodu. Okej, okay, czyli to parasol i prawdopodobnie ten parasol... może był podświetlony przez coś, że go było tak widać. Analizujemy. Znaleziono UFO. Może ściągnij to UFO. No i tyle. To jest strasznie wkurzające, że po prostu nic więcej. Po prostu nic więcej. To jest nowa opowieść, którą możemy sobie poczytać. No zajebiście. Dobra, więc na obecną chwilę z zadań pobocznych, poza tam jakimiś tam osobnymi skrzynkami, to zostało nam tak naprawdę... porobić forty i porobić podróże morskie. O Jezu, nie to chciałem. Więc tak zrobimy. No dobra, dobra. Więc tak, to jeżeli chodzi o to w Bostonie, to akurat jesteśmy na pograniczu, tutaj w lesie Troja. I tu zauważyłem, że jest ikonka pobicia jednego kolesia, więc pójdziemy też tu z nim pogadać. Co tam? Peter Bunyan. Aha, ja rozumiem, że... Mam pobić ich wszystkich, tak? Okej, okay, znaczy jego mam pokonać. To są takie, wiecie, no... Walki na pięść, tak? Natomiast widzę, że... Widzę, że tutaj całą brygadę wezwał. A, i nawet jego życie widzę. Ciekawie, ciekawie. No co chwilę będzie się z nim tłukł, jak to tak wygląda. Gówno mogą zrobić. To przełamanie obrony o dziwo działa. Dobra, już lepiej idzie, ale... Trochę to trwa. Tego ja na przykład w Wiedźminie podobały mi się naprawdę te walki. W Wiedźminie dwójce podobały mi się walki na pięści, gdzie po prostu... Mieliśmy... Mieliśmy po prostu walkę jako quick time event i to naprawdę dawało radę według mnie. No i dobra, gość pobity. I wylądowałem na dupie, tak? No dobra. No i ja się dalej bawię w jakieś poszukiwanie i tak dalej. No kurczę, korci mnie, żeby do fortu zajść. Może faktycznie, fort jest niedaleko. Może dojadę do tego fortu i
I forty oczywiście też wam ponagrywam. Oh yeah. Atak na konwój się powiódł, widzę. Podwiódł się tak bardzo, że wpadłem pod tekstury. Ej, ale fajnie wiedzieć, wiecie, że te 3 metry pod ziemią jest taka, wiecie, niekończący się ocean czy coś w tym rodzaju. Ciekawy jestem teraz, jak ja mam stąd kurwa wyjść. Może jak dopłynę do jeziora, to uda się wyjść. Zobaczymy. Uuu. Ja jestem pod ziemią. No dawaj. Wierzę w ciebie, Connor. Wierzę, ci się uda. Dawaj, wypłyń. A, nie, jeszcze niżej spadłem. Jej, desynchronizacja, no nie, no jak to się stało? Cholera jasna. Skoczyłem tylko na kolesia i nagle zamiast na kolesiu wylądować, wylądowałem pod ziemią. I przynajmniej jestem w tym samym miejscu. Oj, Boże, Boże, ta gra. No dobra, panie i panowie, nastał ten czas, żeby w końcu spróbować zająć się jednym fortem. Zbliż się do fortu. Już się zbliżyłem, już mi się to nie podoba. Znać i zmniejsz zapasy prochu. Dobra, oni już... O, już mnie ten te gasują? Już mnie ścigają. Dobra, wyciągniemy ich, przynajmniej ich odciągniemy stamtąd. Znać i zabij kapitana. No, come on. Jako, że się nauczył walczyć, bo może nie pójdzie tak źle. Strasznie nie lubię, wiecie, wyczekiwać na atak, ale... W Assassinie nie ma innej metody. Plus oczywiście jak atakuję tak jak teraz, to nie robię każdego ataku osobno, tylko po prostu spamuję ten przycisk. Żebyście sobie nie myśleli. Ale no. Tak sobie ustrzelę. Pilnuję cały czas, żeby mieć te... Tylko kurczę, żeby wiecie, żeby mieć więcej... Mieć jakiś tam większy coachan czy coś, to ja muszę robić te wynalazki. A póki nie mam w ogóle ludzi w wiosce, czyli właściwie całe... Czemu nie mogę tego wyciągnąć, ale gówno. Czyli właściwie całą grę nie mam ludzi w wiosce, no to gówno mogę zrobić. I strasznie jest to denerwujące. Zobaczymy, czy ta palisada pierwsza się gdzieś kończy. Raczej nie będzie dało się tu wejść. Nie, dobra, musimy wejść normalnie frontowym wejściem i rozprawić się ze wszystkimi. Okej, to było szybkie. O, teraz zaczęli bić na alarm. Mam nadzieję tylko, że nikt nie przyjdzie do tego fortu, wiecie, dodatkowo, nie? Gdzie jest ten niebany dzwonnica? Pan dzwonnica, gdzie jesteś? W ogóle teraz mi się przypomina, że... O, bardzo ładnie. Zabiłeś kolegę, a ja zabiłem ciebie. Że przecież gra, w którą graliśmy na streamach, Betrayer, właśnie jakby nie było, opowiada o tym, o fortach, tak? I o tym, że byli Brytyjczycy i ktoś ich tam napadł, i Indianie byli, i Hiszpanie byli. To było jakby trochę wcześniej. To są stare forty. To są jeszcze forty za czasów, wiecie, podbijania tych ziem, a my tutaj już, no nie jesteśmy w tych czasach. Jesteśmy trochę później, w fazie budowania państwa. Co jest kilkaset lat później. O Jezus, nie, 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 nie chciałem magnetem. O właśnie, chciałem strzelić. Zostaw to. Chciałbym upuścić tą broń, ale widzę, że nie mogę. Więc będę walczył bagnetem, trudno. Nie jestem fanem takiej walki, ale spoko. No, wolałbym szabelką. Na pewno. Piękne spowolnienie. Aczkolwiek śmiesznie. Oh shit. Okej, dobra, nieważne. O, czyżbym właśnie wyciągnął szablę? Chyba tak. Poczekam, aż oni się przeładują. Au, coraz więcej ich. Zablokowałem cię, gnoju. Chyba nie ma się co sneakyfakerować. Jeszcze w rogu pamiętam, to fajnie było. Można było się wysneakyfakerować. O, fajnie, że. Chciałem się, wiecie, skryć za tym pierwszym, ale oni tak już wycelowali, więc to było bez znaczenia. Najlepsze są podwójne, tak naprawdę, te podwójne kontrataki, bo widzicie, jak pięknie jest. Po prostu włącza się sekwencja i jest... O! Co? Wkrzyżył go łupło i zdech koleś. Nieźle. Tego bym chciał rozwalić z łuku. Wow, oberwałem. Dobra, tych już nie ma.
Tutaj cały czas jakby ktoś mi... Coś jeszcze jest tu? A ci się skąd tu wzięli? Tak, możecie być gotowi do ataku, natomiast ja was zgładzę szybciej. Upsi, nie tak. No to mam, zabij gnoja i zabij gnoja. Dobra, teraz szybko trzeba zrobić to, co trzeba zrobić. Czyli tutaj był... Gdzie jest ten ziomek, którego... A, to jest chyba ten skład tego prochu. Jak to podpalić, kurwa? Bardzo ładnie, bo jakiegoś tam kapitana to chyba już zabiłem, nie? O, podpalenie, po prostu. Spoko, i będzie sezam stał, no przecież kurde, spierdzielaj. Jesus. Dobra, tu się zajmiemy następną osobą. Okay. To jest chyba jakiś kapitan. Tak, to na pewno jest kapitan. Najpierw zabijemy przedupasa. Wow, 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 wow. Okej, okay, fajnie. Tylko skąd oni się wzięli? To jest dobre pytanie, bo ich nie widziałem tutaj wcześniej. Nawet nie mogę przełamać obrony. Ale teraz mogłem. Czy wy to widzieliście? Przez chwilę jakoś tak biegałem pod skosem w ogóle w powietrzu. Au. A, świetnie się, fajnie się morduje. Tak, przełamanie obrony. Teraz będziemy go już zaciupać. Dobra, znajdź i zabij kapitana fortu. To chyba właśnie to był świętego Mateusza fort. I opuść flagę na koniec. Czekajcie, ktoś tu żyje jeszcze? Nie wiem. Raczej nie. Przeszukamy sobie jeszcze jego zwłoki. Aha, i tu jest gdzieś skrzyneczka. Gdzie jest skrzyneczka? Skrzyneczka z u góry. Właśnie w każdym chyba forcie jest jakaś skrzynka. Trzeba by ją otworzyć, no bo nie po to morduję wszystkich w tym forcie, żeby nie otwierać skrzynek. Jak już robię wszystko. Wiecie, stęskniłem się troszkę za tym systemem, wiecie, milion znajdzie i tak dalej, bo jednak Fallout to jest RPG, tak? To jest czysty RPG. A tu mamy sandbox i to są zupełnie dwie różne rzeczy, tak? W RPG-u no to każdą jedną rzecz przeszukujemy, natomiast w takich sandboxach fajne jest właśnie to, że mamy z góry jakby tam wyznaczone te cele, otwarty świat i musimy się domyślić, jak tam dojść, co zrobić i tak dalej. No i dobra, zaliczone. I wiecie, to po prostu w tym miejscu jest troszkę właśnie typowa grywalizacja, tak? Czyli system, czy tak zwany tam, nie wiem, system upgrade, jak zwał, tak zwał. No w każdym razie jakby dostajemy nagrodę za wykonanie danych akcji. Czasem nagrodą nie jest faktycznie jakaś nagroda rzeczowa czy coś, tylko po prostu samo wykonanie, czy dla nas jest samo w sobie nagrodą, nie? I ja się na to, znaczy łapię, ja po prostu lubię ten... O, fajnie, powiesiłem flagę i każą Brytyjczykom wypierdalać, tak? No i bardzo dobrze. I sobie chłopaki idą. Niby ich teraz pozabijać, ale nieważne. Sam przejąłem ten fort w ogóle, jest takie smutne, ale okej. Okay. Forcik mamy, tak? Świętego Mateusza. Więc jeżeli nie oglądaliście to... O, kurczę, czekajcie, żeby jakaś tu się... Nie, po prostu to jest, że to jest mój fort, tak? Nie mam tu żadnej misji jakby do zrobienia w tym miejscu. A gdzie wy chłopaki biegniecie? Nie ma tu żadnej misji. Aczkolwiek oni są oczywiście oznaczeni na czerwono, tak jakby to oczywiście byli ci wrogowie. No jak tu zacznę kogoś zabijać, no to się objawią mi jako wrogowie. Dobra, idziemy jeszcze po piórko. Ogólnie teraz wiecie, chodzę, zbieram pióra, skrzynie i wszystko. Ale tak jak mówię, ja wam będę pokazywał raczej tylko ciekawe rzeczy, czyli jakieś właśnie fragmenty misji, odbicie fortu i tak dalej. No kurwa, tu nie mogę wejść. Gdzie mam wejść niby? Po tej cholernej skale, może tu? O, mogę tu wejść, dobra. Także, bo po prostu wiecie, zbieranie tego wszystkiego czasem, no przed chwilą przeżywałem kryzys związany z tym, że nie mogłem jednego pióra zebrać, bo nie dało się z jednego drzewa na drugie przeskoczyć. Ale widzicie, ładnie wyczyściłem. Tutaj to wszystko na początku było tak zasrane tymi piórami i wszystkim, a teraz już jest coraz ładniej. No dobra, lecimy gdzieś dalej. Tu chyba się nawet mogę przenieść. Dobra, no nic, spotkamy się w jakimś innym miejscu. Popatrzcie, jak mi się poszczęściło. Ja sobie tu hasam. Zbieram sobie... O, owieczki, siema owieczki. Cześć owieczko.
Zbieram sobie jakieś piórka i tak dalej, a tu nagle mi się fort objawił przede mną i super, bo od razu możemy tą fortyfikację oblężyć. Najpierw widzę, że tu mamy jakieś chowanie się po krzakach. Gdzieś tam mamy koleżków. Czerwone kubraki. I to jest bardzo ciekawe, bo oni mnie usłyszeli tutaj, nie? Chociaż teoretycznie nie powinni. Teoretycznie właśnie po cichu strzałami zabiłem ich kolegę, tak? Właśnie po to, żeby mnie nie usłyszeli, tak? Przynajmniej tak mi się wydaje, tak to powinno działać. A tu się okazuje, że zupełnie nie, że zupełnie w drugą stronę. Że oni właśnie dlatego, że nie wystrzeliłem z pistoletu, tylko z łuku, to oni mnie usłyszeli, nie od tej strony jest wejście. No dobra. To wchodzimy od innej strony. Wiem, jak jesteśmy poszukiwani, nie możemy schować się w krzakach. Powód tego jest bardzo prozaiczny. Bo nie. Po prostu nie już. Bo nie, bo jak nas już szukają, to wiadomo, gdzie jesteśmy zawsze. No chodź, chodź, chodź. Tak, będą po kolei tak podchodzić, to też spoko. Też nie jest źle w takim razie. Kurczę, mi tych strzał żal, nie? Muszę coś zrobić, żeby po prostu mieć tego więcej. Aha. A ci nie reagują w ogóle, żeby był alarm. Znaczy słychać alarm, ale nie reagują. Natomiast ci przy bramie się chyba zacięli na gościu z... na kolesiu z wozem, z sianem. Chyba przez to nie mogą wyjść. Zobaczmy, czy my możemy wejść. Możemy wejść, nie jest źle. I od razu zabiliśmy kapitana fortu. Nie było to zbyt trudne. Właśnie ktoś do mnie strzelał i dlatego ten koleś się skulił wtedy. Czekajcie, ktoś ewidentnie do mnie kurwa strzela i wcale mi się to nie podoba. Kryjemy się tu. O, a tu jest ten, a tu jest ta szopa, tak? Idealnie, tylko chyba tego nie zrobimy, jak nas szukają. Nie, nie możemy. Stań się anonimowy. No to będzie raczej ciężkie. Ale możemy spróbować. Mam wrażenie, że naprawdę w rogu to o tyle dopracowali. O, widzę, że koleś się ćwiczy balet albo coś. W rogu mam wrażenie, że to dopracowali to, co było tutaj, właśnie względem tego, że mogliśmy się zakraść do obozu i faktycznie pozostawać tam niezauważeni i cicho i tak dalej. Bo była po prostu taka możliwość. Stań się anonimówek. Ucieknę do krzaka. Pewnie jestem już anonimowy. Teraz mnie niby nie szukają. No i wiecie, i mogłem po cichu tak naprawdę wyeliminować dowódcę, coś tam usunąć, coś wysadzić, coś zablokować, wyciągnąć flagę do góry i nagle upsi, co się stało? Już tu nie mieszkamy, nie? No a tutaj kurde nie, no trzeba głównym wejściem, po prostu innego wejścia nie ma, nie? No więc trudno. No i dało się, wiecie, gdzieś tam schować w krzaku, znaczy takie mam wrażenie, musiałbym teraz obejrzeć swoją serię z Rogue'a, żeby wiedzieć jak było. Ale mam wrażenie, że nie było tak, żeby łatwo się... O, wow. Tak, to akurat tuż nade mną, znaczy tuż pode mną to było. Chcę tą skrzynkę jeszcze otworzyć, tylko... Większość widzę ludzi wymordowałem. Włamiemy się. No już te włamy coraz lepiej mi idą tak naprawdę. Jest bardzo fajne właśnie to jak już wcześniej wspominałem, że... wszelkie jakieś tam akcje tutaj, które się dzieją w grze... Ja to odczuwam przez dłonie właśnie dlatego, że pad ma system wibracji, tak? Czyli jak tutaj widzę, że, znaczy jak czuję, że na przykład tam faktycznie wyłamuję ten zamek, to czuję to, bo wibruje pad, albo jak się zbliżam do dobrego miejsca, to też właśnie są takie pojedyncze impulsy w padzie, także wiem, że mniej więcej jestem w dobrym miejscu, tak? No. Także naprawdę, dlatego według mnie granie na padzie, inaczej 99, no 99 nie, ale 90% gier naprawdę jest dużo przyjemniej się gra na padzie, naprawdę, uwierzcie, dużo przyjemniej się gra na padzie z tego względu, że mamy większą imersję z grą, tak?
bo no, mam inne doświadczenie niż, no, jeszcze nie słyszałem o wibrujących klawiaturach albo wibrujących myszkach, a już w ogóle na przykład w pad od Xboxa to jest w ogóle majstersztyk pod względem wibracji, bo on ma wibracje, osobne wibracje w każdym przycisku, znaczy może nie w każdym przycisku, przepraszam, tylko że w przyciskach tych, w triggerach, tak, czyli w każdym spuście ma osobny wibrator. Ma osobne wibracje i naprawdę to jest coś niesamowitego, bo faktycznie czuć to, tak? Czuć to, lewa, prawa, naprawdę to jest świetne. Ale nie, że ty mówisz, jakbyś grał na klawiaturze i myszce. No, a tutaj pod piórkiem znalazłem martwego kolesia. Po prostu se tu leży. Żeby próbował wykonać skok wiary. Wow, możemy go nawet przeszukać. 15 funtów, nic więcej. Ale... What the fuck w ogóle? Tak se goś po prostu nagle wziął i leży. A dobra, nie wiem, może ktoś go zrzucił. Może tu ktoś zrzucił, może to będzie jakaś, nie wiem, kolejna ciekawa opowieść, zamiast kurwa zagadki, to jest opowieść. No nic, no jak widzicie, ja się tutaj przemieszczam po prostu między piórkami od jednego do drugiego. Pomalutku czyszcząc całą mapę. Fajnie, tego mi było potrzeba, dlatego ja po asasynie jakby nie mam ochoty na następnego, bo to są takie, wiecie, dawki, które potrzebuję po prostu co jakiś czas dostawać. Więc nie wiem, kiedy pojawi się Black Flag, ale na pewno, to nie zawiodę was w tym temacie, na pewno pojawi się po skończeniu tego asasyna, pojawi się na pewno dodatek do tego asasyna i myślę, że niedługo później pojawi się też Assassin's Creed Liberation, która to gra długo mnie jest i jakby zahacza tutaj chyba o historię. Tak, przynajmniej mam taką nadzieję i takie wrażenie, że zahacza tutaj o historię z trójki, więc to na pewno też się pojawi nie późno. A tutaj koledzy przeprowadzają bardzo intensywny i pasjonujący marsz. Jej, Assassin's Creed! No i dobra, jeszcze jeden i jeszcze jeden forcik. Znaczy miałem powiedzieć jeszcze jeden i jeszcze raz. Ale tak, mamy jeszcze jednego forcika. O Jezu, nie, to chciałem. No, jedno tam... Aha, znalazłem wszystkie forty, więc mi tam pierwszy zestaw jakichś tam wyzwań dla ludzi pogranicza mi się tam, powiedzmy, odblokował. Znaczy, nie, zaliczył, odblokował mi się kolejny. Można to oczywiście w tym dzienniku sprawdzić. Ale w przerwie od po prostu zbierania tych wszystkich piórek i tak dalej, przeniosłem się do Nowego Jorku, bo został jeden asasyn do wyszkolenia, a jeszcze go nie wziąłem. Czekajcie, co ja klikam w ogóle? O, dziennik, tutaj chcę zobaczyć, towarzystwo łowieckie, ludzie, o właśnie, ludzie z pogranicza, mam tą wielką stopę, to tak, a tu jest co, skocz do wody z wysokości 50 metrów, no, fajnie jest to, że wiecie, jak już coś mamy zrobione, to nam to zalicza, nie musimy od nowa robić, tak, czyli skompletować, no tak, skompletuję almanach, no to tak, ale wejść na łączną wysokość 1500 metrów, no to mogłoby mi równie dobrze teraz dopiero zacząć liczyć. Odkryj wszystkie faktorie handlowe na pograniczu. O Boże, faktorie handlowe? No dobra. Wysłuchaj wszystkich rozmów Waszyngtona. No to będzie ciekawe. Natomiast, tak, odkryłem wszystkie forty. Teraz należy wszystkie forty wziąć i powyżynać wszystkich we wszystkich fortach. Zamknęli drzwi! Wow! Zamknęli bramę! Tego się nie spodziewałem. Nie bardzo wiem, skąd, jak ja, gdzie mam teraz po prostu iść, żeby tu wejść. Co, to oni zamykają tą bramę? Kurczę, nie wiedziałem. No chyba, że teraz będę musiał czekać, aż otworzą znowu. No to ciekawe, zaskoczyli mnie chłopaki. A tam jest cały, kurczę, wypatrzcie, mur. A nie, jest tu jakiś przesmyk, widzicie, można przepłynąć. Okej. Trochę mi to miejsce przypomina, był taki fort w... Czy to było w Brotherhoodzie, czy to było w dwójce? Nie, to było jeszcze w dwójce. Był taki fort, co trzeba było dla Kataryny z Forcy jej dzieci uratować. Chyba z fortu we Forli. Froli czy Forli? Forli to się nazywało. No, było tak. No, Martin już nie żyje. Idziemy sobie do góry, ale po cichutku. Oczywiście ten już mnie zauważył. Ale najpierw pozabijamy tych kolegów. Kurczę, czemu nie dwóch naraz? No, dobra, nieważne.
Super się wygiął. No dobra, jeszcze go przeszukamy. W ogóle nogi ma w drugą stronę? Czy mi się wydaje? Nie. Dobrze ma. Już mniejsza z tym. O, wskoczyłem do sianka. O kurwa, chciałem do sianka. No nieważne. Zabić zabiłem, co? Ale oczywiście teraz... O nie, teraz już mnie wszyscy widzą. No dobra, nieważne. Pani sobie klęknął. Chyba złamałem mu nogę. No i tyle. Ukryjemy się w sianku. Nie, czy już nas nikt nie widzi? Chyba nikt nas nie widzi, to możemy to... A i nie skacz na, tylko to podpal. O właśnie. Ale to trwa to podpalanie, ale cóż zrobić? Musimy zobaczyć, że Connor jest badassem, który się nie boi, kuźwa. Dobra, idziemy stąd w ciul. Jest skrzynia oczywiście do wzięcia. O i patrzcie, tutaj ten goniec jest. W ogóle skapuje się teraz, że ich się nie zabija, tylko ich się goni i... Wow, fajnie to wyrąbało. Ich się goni i trzeba ich powalić i wtedy po prostu dostajemy ten. Wtedy dostajemy kasę i tam jakieś rzeczy, które ma przy sobie. Tak to dupa, a tak jak się go zabije, to się nic nie dostaje. Ale mam nadzieję, że nie ucieknie stąd. Tylko on tak, jeżeli go dogonimy, ani nieodpowiednio szybko go... No przecież, kurczę, no bez przesady. Już miałem kolesia pod ręką i nie mogłem się go chwycić. Zabił chyba swojego, jednego ze swoich dowódców. Okej, okay, spróbujmy go dopaść, bo widzicie coś, co on kurwa biega i mi tylko przeszkadza. Ale jak on się zatrzyma za wcześnie i nie skoczymy na niego... Czemu go nie mogę dopaść? What the fuck? Dobra, chyba musimy... Chyba oni muszą nas przestać atakować, bo tu widzę, że to nic nie da. Takie jego gonienie. Tamten się chyba będzie przygotowywał do strzału jeden. Upsy, nie widziałem tego. O, jest ten, jest jeden z naszych. Czy z naszych, nie naszych, oni też mogą mnie atakować, ale... Przedostał się do fortu, ciekawe jak, może drzwi się otworzyły? Dobra, pozabijani. Jak mi się drzwi otworzą, kurczę. I jego się nie da przeszukać, to jest głupie. Kiedyś dało się ich zabijać i wtedy... O, dobra, jest powalenie. Żyto dostałem. I surowice. No dobra. Chyba spadł. I teraz go dobijemy. Zajebiście. Teraz właściwie wystarczy tylko tą cholerną flagę podnieść. Jedzie Gites. Jeszcze trzeba schować najpierw. Chyba nie będę mógł jej podnieść teraz. Nie, muszę być anonimowy. Nie by się tu schować. Nigdzie. Okej, okay, kolos spadł. Musiałbym się gdzieś w jakichś krzokach albo w jakimś sianie schować. O, jest skrzynka, ale jej też nie otworzę, bo muszę się schować. No dobra, weźmiemy... Wow, aż mnie zrzucili. Na konia wpadłem, dobry jestem. Dobra, dawaj. Siadamy. Ała, mogłem strzęść jakoś w lepszy sposób. Dobra, wyzabijamy ich wszystkich, bo tu po prostu nie ma co. Szkoda, że głowi im nie odcinamy, to w ogóle już by było totalnie badassowe. Wtedy to by wyglądało jak siadło w mordę, to nie, to by było chyba zbyt brutalne. Się pistolki nie wyciągam, bo się nawet nie chcę. Dobra, to chyba... Nie wszyscy, cholera jasna. Ale nikt mnie nie widzi w tym momencie, więc chyba mogę sobie się przesmyknąć, podnieść flagę i być szczęśliwym człowiekiem. Jej! No, a że skoro jesteśmy w Nowym Jorku, to idę wyszkolić jeszcze tego... Znaczy, przejąć i wyszkolić tego jeszcze jednego asasyna. Bo mi jest potrzebny, bo tam właściwie jest chyba coś takiego, że muszę wszystkich wyszkolić na asasynów, a... No, a generalnie nie wiem, czy mi nie braknie punktów na tego ostatniego. Mam nadzieję, że nie. Zaraz zobaczymy. Bo trzech mam wyszkolonych już na, wiecie, 11 level, czyli asasyn.
Że oni jakby nie wiedzą, że są asasynami. To mnie strasznie tutaj wkurza. Dobra, no wystarczy. Idźcie w chuj, Brytyjczycy, wypierdalać. Nikt was tam nie lubi. No dobra, to teraz po skrzynkę. Sorry panowie, muszę sobie otworzyć skrzyneczkę. Muszę się włamać. No, gdzieś tu niedaleko. O, jest. No, idealnie, nie czekajcie. Tak ma być, okej. W ogóle wystaje to z drugiej strony, fajnie. No jak oni wymyślili system z tym przesuwającym się gównem, że czas to liczy. Dziwaczne. No ale cóż, dobra. Czyli co, to załatwiliśmy i teraz gdzie jest... A, tu są jeszcze ci ludzie na pogranicze... A nie, to jest wyjście na pogranicze. Nie, 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 dziękuję. Gdzie ja mam gościa od wyzwalania? To jest bardzo dobre pytanie. Gdzie jest koleś od wyzwalania ludziów? Bo chyba mam wszystko, tak? Mam 90%? Mam 90%. No więc gdzie jest ten kolo? dobra, weźmy na mapę. To jest przejście, to też jest przejście? Tak, to też jest przejście, no bo misja wygląda chyba tak samo. To jest wkurzające. A nie, trochę inaczej. Dobra, będzie miała taką obwódkę. I gdzie jest, kurczę, ten? To jest dziwne. No chciałem, kurczę, wyszkolić tego ostatniego asasyna i nie mogę. Za to pójdziemy tutaj. I zobaczymy, może się tam, wiecie, odblokuje, pokaże czy coś. Czasem po prostu problem polega z tą mapą. Problem z tą mapą jest taki, że czasem nie wszystko jest na tej mapie pokazane. I na przykład teraz powinienem się skontaktować z człowiekiem od wyzwolenia tej dzielnicy, ale po prostu nie wiem gdzie. Nie widzę takiego. Wszystkie ikony są pokazane. To są sklepy. Elementy do zebrania. No wszystko jest pokazane. Właściwie niewiele mam, tutaj trzy strony almanachu zostały i to jest chyba wszystko do zebrania. Ciekawie, no i kurczę, gdzie jest ten kolo? No, tu mi pokazuje, że mogę się skontaktować, ale z drugiej strony nie mogę się skontaktować. I tak samo z tym, że się... Aż, serio? Wszedłem w jakąś grę, dzielnicę, której pilnowali albo coś. To jest strasznie wpływające, bo tego nie widać, to nie jest zaznaczone, że... No w ogóle ja nie wiem, gdzie ja biegnę. Nie jest zaznaczone, że tu jest coś, czego oni strzegą, ale po prostu nie mogę wejść już, bo tak. I nie mam pojęcia dlaczego i nikt mi o tym nic nie mówi. No ale dobra. Dobra, ja biegnę do tych, pozbędę się gnoi i się gdzieś tam spotkamy dalej. Okej, jest kolejna osoba do pobicia, to żeglarz. Taki ma przydomek i pewnie jest żeglarzem. Możemy rozpocząć misję pobicia gnoja. Jezu, pięknie to zrobiłem. Ciebie rozbroimy trochę. Ładnie, ładnie. Żeglarz, marynarz, co? Niesłychane. Byle nóż wyciągnąłem, czemu? Dobra, muszę poczekać, aż on mnie atakuje. Wtedy... O, i wtedy można napierdzielać. W ogóle miałem nóż w jednym tym. Czy ja ich pozabijałem w tym momencie? Na pewno mogę ich ograbić, to jest pewne. Okej, znajdź przemytnika w Bostonie i rzuć mu wyzwanie. Czyli następny jest w Bostonie, my jesteśmy w Nowym Jorku akurat. Dzielnica zachodnia wyzwolona, ja wiem, ale ja chciałem północną. No i przy okazji mamy tu fort, więc właściwie czemu byśmy nie mieli załatwić dwóch pieczyni na jednym, kurde, zimowisku. Więc weźmiemy i przejmiemy też ten fort. Mury ma fajne. O, i ten wygląda faktycznie jak ten odnośnie Kataryny z Forcy, co... Tylko żeby mi murów nie zamkli, będzie dobrze. Tak, tak, możecie se strzelać. O, oh, shit, i zamknęli, no co za gnojki. Kurwa, ale nie odbijajcie mną jak piłeczką, nie jestem piłką, wypierdalać ode mnie, co? Tu mamy chyba jakieś wejście po tamtej stronie, co mi się wydaje. Biegamy, kurde, po wodzie, też dobra sprawa. Tak to wygląda, no bo jak główną bramę zamknęli. Myślałem, że wiecie, że przebiegnę między nimi, ale oczywiście te debile musiały mnie zatrzymać. Nie wiem, na koniu mam, kurczę, ich... Przebić się przez nich czy coś. Tu są wszędzie obozy brytyjskie, bo nie ma z której strony zajść.
O, ale tutaj jest. Ha! Tutaj możemy sobie zajść. Dobra, na tamtych będę czekał całe wieki. Upsi. Czy też nie widzą mnie? YOLO! Dobra, jestem w środku. Dlaczego sobie nie wezmę, nie wezwę ludzi? Wezwałem sobie, ale nie wiem, czy przybędą. Ktoś przybył. Dobra, trochę tego tutaj dużo. Wezwę kolejnych ludzi. A ja pójdę zajmować się tym, co jest istotne dla mnie, czyli spierdalaniem. I zabiciem dowódcy, który jest tutaj. Siema. Czarnobrody. No, wszyscy tak samo wyglądają. Strasznie słaba styluwa, nie? Wszyscy jednakowi. Wiadomo, kogo zabijać. Już nawet nie trzeba patrzeć na te, na szyfki na ramionach, co można po prostu, kurde, po wyglądzie gości pozabijać. Czy my w tym forcie... Nie, w tym forcie nie, ale w podobnym forcie kiedyś coś odbijałem, jakiś tam... Coś tam robiłem kiedyś w podobnym forcie. Jakiegoś w Bostonie. Odbierałem jakiegoś asasyna. Dobra, chyba możemy sobie tworzyć skrzynkę, to fajno. Tamci asasyni niech się biją, a my sobie potwieramy skrzynki. Taki ze mnie dobry przywódca. No, klik, 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 klik. Jest. No i otwarte. Znowu mamy jakieś gnojka, który tam będzie uciekał, ale już kij z nim. Chyba, żeby się udało go. Jest, zapnąłem gnoja. Oni czasem mają jakieś takie, wiecie, materiały, które się przydadzą. Okej, okay, i tutaj widzę, jest szopa do rozwalenia. No, będziemy patrzeć na cudowną animację wrzucania pochodni do szopy. Fajnie, fajnie. Hop, siup. Do szopy. Hej, pasterze. No i... No i co? I teraz flagę trzeba będzie wciągnąć, nie? Tylko pytanie, gdzie ta flaga będzie. Kurde, znikło tych ludzi. Okej, aż tak, no dobra. To idziemy. Hops, 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 hops. Oczywiście ktoś musi przy tej fladze stać, bo by było nieistotne, ale... Chyba mnie nie widzą nawet. Ha! Udało się, zanim gość zajarzył, że właśnie ich wszystkich wymordowałem. To zdążyłem kliknąć i spokojnie mogę sobie teraz ściągnąć flagę, oddać im nawet do rąk własnych i ich spierdalają. Bo fort jest mój, fuck you. My wylatają i w ogóle wszystko. Tum, 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 tum. Wiecie, tu flaga jest z tym kółeczkiem z gwiazdkami, a nie tak jak na przykład w Unii Europejskiej, a nie te gwiazdki takie, wiecie, jak są normalnie teraz na tej fladze, no bo tu jakby chodzi o to, że teraz na fladze Stanów Zjednoczonych jest 50 gwiazd od 50 stanów, tak? A tutaj tych stanów tyle nie było, ich było dosyć niewiele i to nawet chyba nie było tak, że to są stany. No, ale nieważne, okej. Dalej nie wiem, co kurde z tym. Z kim ja mam tu pogadać, żeby mi się ten quest cholerny odpalił? No nic, pozbieram jeszcze te almanachy w takim razie. I spróbuję coś, nie wiem, się dowiedzieć, wyjść z tego miasta, wrócić czy coś. No dobra, moi drodzy, to już wszystko w tym odcinku, także ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Jeżeli się podobało, to pamiętajcie o skomentowaniu i ocenieniu tego materiału. No a jeżeli macie ochotę zobaczyć inne asasyny, które już nagrałem, czyli na przykład dwójeczkę, Brotherhooda, Revelations bądź Rogue'a, to są już, tak jak mówię, nagrane i linki do playlist znajdują się w opisie tego filmu. No i trzymajcie się ciepło, bye bye.